Patrzę w niebo. Co tak długo? Otworzysz mi? Otwórz. Możemy jechać. No jedź, jedź, jedź. Zbyszek, jedź. Na drogę patrz. Pod drzewem leżał. 4 razy park okrążyła mi nic. Gdzie? Pod drzewem. A gdzie mam jechać? Do sklepu. Musimy kupić jakieś pieluszki i mleko, bo jak się budzi, to będzie głodny. To może do szpitala? Ja dzwoniłam. 3 razy dzwoniłam. Powiedzieli, że nie przyślą karetki, jak nie ma zagrożenia życia. Wyobrażasz sobie? Pojedziemy do domu, a potem... Zobaczymy. Jadę na policję. Po co? Trzeba to zgłosić. A wiesz, co oni zrobią? Oddadzą go do okna życia. A jak zostało porwane albo porzucone? Nie zostało. Skąd wiesz? Co ty robisz? Zbyszek! Zbyszek! Uważaj! Zbyszek, zatrzymaj auto. Jadę go oddać. Ja chcę porozmawiać. Po co? Nie kłam. Ja nie kłamię, to ty codziennie palisz po kryjomu. Ale ja przynajmniej nie udaję, że wszystko jest w porządku. A co, mam zamknąć się w pokoju i beczeć? To był dopiero 3 miesiąc. Tylko 3 miesiąc. Tylko 4 raz. Ładnie wyglądasz z nim. Ja tylko chciałam popatrzeć, jak śpi. Tego.
rękę trzymaj. Ona była niższa ode mnie, też rude włosy w sukience i z dziewczynką na rowerze, starszą. A co jej mam powiedzieć, że pożyczyliśmy dziecko? Słodki jest. Słodziak. Zbyszek, dasz radę? Zbyszek? Tak, tak, jeszcze chwilkę tylko. Daj mi go. Co jej powiesz? Prawdę.